Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na projekt Denko. Czy wy zauważyliście, że już u mnie jednak regułą się stały projekty Denko raz w miesiącu? Chyba się opanowałam w zużywaniu kosmetyków. Niemniej jednak to Denko znowu nie będzie należało do najmniejszych. Zapraszam was gorąco do oglądania. Tutaj jakby co ta główka, to jest mój kurczak. To lecimy. Pierwsza rzecz, płyn micelarny Mixa. Uśmiecham się, bo ostatnio znowu o tym płynie na kanale u mnie do zwrotów różnych. Jest to płyn micelarny przeciw przysuszaniu do suchej i bardzo suchej skóry twarzy i powiek. Płyn, do którego ja regularnie wracam od kilku lat. Teraz mam płyn z Taupy. Z tej serii Taupy, która weszła do Lidla. I już wam wpisałam pod holem, jak robiłam napisy do... Nie napisy, opis. Do holu, że ten płyn jest rewelacyjny, to wam zdradzę. Natomiast Mixa jest właśnie tym produktem, jeśli chodzi o płyn micelarny, do którego wracam regularnie. I no tutaj zobaczymy. Jeszcze tą Taupę potestuję, bo no jest tańsza. Więc kolejny produkt, do którego wracam od lat, czyli znowu ostatnio o tym było w hitach. Jeżeli nie widzieliście hitów, kosmetyki, do których wracam od lat, to gorąco was zapraszam, no bo znacznie było ich więcej niż kilka, które tutaj zobaczycie. Regenerum, szampon do włosów, szampon, do którego, tak jak wspomniałam, wracam. Od kiedy go pierwszy raz użyłam, to się zakochałam. Jest to szampon niemocno oczyszczający, szampon, który włosy już wygładza, nie obciąża, nie dociąża nawet, ale już wygładza na tyle, że ja jestem w stanie je rozczesać bez odżywki. Także, a to wierzcie mi, bardzo rzadko się zdarza, jeżeli tego nie wiecie. Kolejny produkt do włosów, który niestety okazał się niewypałem. Ale szczerze mówiąc też niestety tak obstawiałam, bo jest to Bania Agafi, a ja te produkty Bania Agafi do włosów u mnie no kurczę nie zdają egzaminu i była to nalewka jakaś, balsam, nalewka, odżywianie i wzmacnianie, tutaj już wszystko mi się z tej naklejki, wiecie, podarła się ta naklejka. To było w chillboxie, to miało przepiękny zapach, ale niestety na moje włosy było za słabe. A Regenerum się skończyło, więc nie mogłam używać tego razem z Regenerum, kiedy nie jest właśnie potrzebne nic dodatkowego. Było to za słabe i zużyłam to do golenia. Niestety, kolejny produkt z Bani Agafi do włosów, który jest zdecydowanie po prostu nie na moje włosy. Jak jesteśmy przy włosach i przy produktach, do których wracam, to mamy Elbiotica Biowax, regenerująca odżywka w piance. Wiecie, ja się czuję trochę w obowiązku powtarzać za każdym razem, że ja to polecam do robienia koczka, a nie jako odżywkę, bo teoretycznie zawsze może być ktoś, kto ogląda jakby ten film jako pierwszy i nie zna tej całej historii jakby mojego życia i tego produktu. Dlatego zawsze wam to powtarzam. Do koczka nakładam, zwijam w koczka, włosy się trzymają. Jako odżywka mi się to nie sprawdziło. Jako koczek, rewelka, mam już kupione drugie opakowanie. Płyn do kąpieli z Isany, spokojnie, to jest woda lekko zabarwiona. Lawendowy płyn, dosyć dobrze znany produkt, oklepany produkt. Wróciłam do tych płynów, skusiła mnie niska cena. I oczywiście kolejne opakowanie mam także w łazience. Dalej, Rituals, pianka, słynna pianka Rituals w słynnym również zapachu, a więc Ritual of Sakura. I co? I zrobiło to na mnie takiego wrażenia, nie wiem, może za dużo się nasłuchałam o tym produkcie, może się spodziewałam, wiecie, brokatu i wysprzątania wanny gratis. Nie mam bladego pojęcia, ale to było spoko. To było przyjemne, to miało ładny zapach, to nie było złe. Ale żeby to było jakiś cud, miód, malina i orzeszki, żebym ja chciała wydać 4 dychy na kolejne opakowanie za 200 ml pianki, nie. Teraz mam piankę z Dresdner Essence z boxa Pause Box i tamta pianka jest dla mnie dużo lepsza, bo jakby do końca jest pianką. A to jest żel, który pod wpływem wody zamienia się w piankę i jakoś szybko mi z tego ciała się ześlizgiwał. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No na mnie to nie zrobiło szału. I jeżeli już, to Dresdner Essence pianka ekstra kosztuje 25 zł. Znowu jest ten problem, gdzie to kupować, ale pianki jeszcze bywają na Allegro. Lecimy dalej. Jak Isana, jak Rossmann, to również olejek. Dalej tego używam, dalej tym domywam gąbki. Nic w tej kwestii się nie zmieniło. Mam również chillboxa, sól do kąpieli marki Organic o zapachu Afryka. I kiedy dostałam to w boxie, to powiedziałam, o Jezu, zapach Afryka, sól różowa, coś czuję, że to będzie zapach nie dla mnie. Natomiast zapach okazał się być bardzo ładny.
Powiem wam, ja nie czuję, żeby to konkretnie czymś pachniało. To było po prostu dla mnie perfumowane. Nie wiem, czy tutaj ktoś pisał, jak to ma pachnieć. Właśnie chyba nie. I jest to kolejny produkt marki Organic do kąpieli, który uważam za rewelacyjny. Tutaj było 100 gramów soli. Ja to zużyłam chyba na 3 razy. Jezu, jak to zwilżało moje ciało. Znaczy zmiękczało, nawilżało, nie zwilżało. To było coś niesamowitego. To była, no, prześwietna sól. To był taki bardziej puder. No właśnie, puder. Sól. Puder. Rewelacyjnie nawilżało moje ciało. Naprawdę wow. Muszę wygooglować, ile to kosztuje, bo ja bym z przyjemnością sobie jeszcze takie opakowanka zapodała. Naprawdę serdecznie wam jakby co polecam. Puder do kąpieli Afryka. Może niekoniecznie o zapachu Afryka, ale mówię, zapach był w porządku. Tylko on mi nie pachnie o niczym konkretnym. Nie potrafię go zdefiniować. Jeżeli wy miałyście i wiecie, czym to pachnie, to dajcie koniecznie znać. Ale naprawdę bardzo, bardzo polecam. Super to było. Dalej, też coś super do kąpieli, co na pewno muszę kupić. Słuchajcie, ja to dostałam od Pauliny. I to jest płyn do kąpieli lawenda z bioolejkami, kompleks aktywnej bioserwatki i to jest marka Bioturm Natur Cosmetic. To ma być naturalne i to było dziwne. To był płyn do kąpieli w saszetce. Jak ja to otworzyłam, to tu jest tylko 30 ml i wlałam do wanny, to miało taki kolor żółto-mleczny. I tak spojrzałam i mówię, Matko Boska, co to jest? I bioserwatka, dopiero teraz doczytałam. Ale jak to pachniało. Słuchajcie, ja nie miałam płynu do kąpieli, przysięgam, który by tak pachniał lawendą jak to. W ogóle żadnego kosmetyku do kąpieli, który by pachniał tak lawendą jak to. Bo nawet ta sól, która Paulina mi robi, z kwiatami lawendy, i ona jest lawendowa. No więc wracając do tematu, nigdy nie miałam tak eterycznej kąpieli lawendowej, nie dodając olejku bezpośrednio eterycznego do wanny. O, do tego zmierzałam. I zaczęłam sobie googlować tą firmę i generalnie oni mają niezbyt tanie kosmetyki, bo one są mocno naturalne. I muszę sobie to zaraz odłożyć na bok, żeby tego nie wyrzucić, bo może mają to w jakichś większych opakowaniach. No to było cudne. Mówię wam, to po prostu jest bajer. Tylko że jeżeli to jest tylko w saszetkach, no to lipa. Ale tego jeszcze nie wiem. Dalej. Proszę państwa, zużyłam mojego jednego z ulubieńców, a więc chusteczki złuszczające Sephory z węglem. Typowy papier ścierny, naprawdę papier ścierny. I najbardziej mnie bawi to, że ja na YouTube, jak to pokazywałam, to mówiłam wam, że to jest naprawdę papier ścierny, że to nie jest przesada, że jakby laski nie przesadzają. To jest bardzo ostre. I z mojego polecenia kupiło to kilka dziewczyn, po czym mi wysyłało informację, ty, to jest naprawdę papier ścierny. No to też mówiłam, że nie przesadzam. Mam teraz te zielone, są równie dobre. Nie wiem, na które się zduję ponownie. Te zielone są ciut słabsze. Te są ciut mocniejsze. Ale powiem wam, że chyba generalnie będę chciała mieć to na stałe u siebie, bo naprawdę z tego korzystam. To jest coś bardzo fajnego. I to teraz oni podnieśli cenę, bo to kosztowało chyba 25, teraz kosztuje 30 w regularnej. Ale myślę, że chyba to będzie taki też produkt, który na stałe zagości u mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc jakby co bądź bardzo, bardzo polecam. Dalej mamy maseczki. Maseczka Seoul Girls Beauty Secret Mask, a więc maseczka od Skin79 w płachcie. Ona miała, co ona miała robić? Elastyczność, miała poprawiać kolorek skóry, zapewnia natychmiastowe, długotrwałe nawodnienie. Bardzo fajna maska, jak chyba każda ze Skin79. Rewelacyjna, mięciusia, nawilżająca twarz, dobrze się trzymająca, nic dodać, nic ująć. Maseczka z holiki, jagody, acai, znowu nie pamiętam, jak to miało być. Co ta dla odmiany miała robić? A, ta miała nam, wiecie, wygładzić zmarszczki. Bardzo dobra maseczka, dobrze wytrzymająca się płachta, rewelacyjnie nawilżająca. Ona jest troszeczkę inna, bo ona jest cieńsza od tej ze Skin79. To jest w ogóle moja ulubiona seria masek z Holika, a więc Pure Essence. Rewelka. Czy maseczki jeszcze jakieś tu są? Chyba nie. Bambino! Zużyte dwa opakowania, kolejne w użyciu. Dalej. Invisible Garnier Mineral. I tutaj się zadziała ciekawa rzecz, bo ja używam tego dezodorantu swego czasu regularnie i chronił mnie bardzo dobrze, a ten egzemplarz mnie nie chronił. I albo znowu mi się zmieniła jakby potliwość, albo nie wiem, teraz mam jakiej Nivea. I jest zdecydowanie lepszy, więc nie wiem, o co tutaj chodzi, więc jak na razie do tych mineralsów od Garniera nie wracam. Zużyłam, słuchajcie, Yves Rocher, to była w zeszłym roku limitka.
Ale wiecie, jak jest z Ifrosze i ich limitkami. Więc gdyby jakimś cudem to było znowu w sprzedaży, to była jakaś taka seria letnia, cholera wie, to nawet za bardzo nie ma nazwy, to ja Wam to bardzo serdecznie polecam. To była niby woda toaletowa, ale to pryskało taką dużą mgiełką. Nie było jakoś super trwałe. Powiedziałabym, że to właśnie była taka bardziej mgiełka i miało obłędny zapach. Kwiatowy, naprawdę śliczny. I muszę popatrzeć na stronie Ifrosze, już dawno tam nie robiłam zamówienia, bo się już nie opłaca, nie wiem, może pójdę stacjonarnie po prostu. Muszę się rozpatrzeć, bo chętnie bym sobie to znowu kupiła. To był przecudny zapach, takie właśnie kolorki, nie wiem, no bo to nie ma nazwy, no. A nie, przepraszam, to jest napisane Collection ET. No. Dalej. Sugar Body Scrub, Organic Shop, trawa cytrynowa, a więc genialny peeling. Uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam, kolejne oczywiście opakowania mam w domu i teraz używam tego dużego, droższego sorbetu i on jest fajniejszy, ale jest droższy. No niby tam jest większa pojemność, nie przeliczałam tego, generalnie, słuchajcie, to już jest teraz wszędzie, w tych sklepach internetowych, w sklepach z naturalnymi kosmetykami, w Tesco, więc jakbyście gdzieś złapały 8 zł za 250 ml peelingu, naprawdę weźcie, bo... Najwyżej stracicie 8 zł, ale no nie wydaje mi się, żeby Wam ten produkt mógł się nie spodobać. Serio. Tonik z L'Occitane. Pivogne Sublime. Rewelacyjny tonik. Szkoda, że te kosmetyki są drogie. A ja nie jestem oszczędna, jeśli chodzi o toniki, to już tym bardziej. Ale to było naprawdę cudne. Mam 3 kosmetyki z tej serii, czyli chyba wszystkie jakie są. Mam i serum, mam i krem, najpierw używam na dzień, ale podkłady się na tym, nie do końca wszystkie podkłady się z tym lubiły, teraz tego używam na noc. I tam to, te kosmetyki są fajne, ale to był hit. Więc jeżeli Wam nie szkoda kasy, w ogóle robicie zakupy w L'Occitane, to ja Wam gorąco polecam, to się nazywało Pivogne Toning Upiększający. Moim zdaniem to jest też taki prawie pewniak, no. Naprawdę wart polecenia. Dalej. Proszę Państwa, to denko jest całkiem duże. Ja myślałam, że ono będzie mniejsze. Dobra. Zużyłam, nie wiem po jakim czasie, nie rozkminiajmy tego, błagam. Skin 79 Smart Derma nawilżający krem BB z SPF-em 35. To jeszcze był krem w kolorze szarawym. Bo jak wiecie, na przykład teraz ta seria zwierzaczkowa już szarawa nie jest. Bardzo ten krem lubiłam. Nie wiem, czy on jest dalej w sprzedaży. Jeżeli jest, to polecam. On jest najbliżej miszy. Bo wy mnie zawsze prosicie o porównania do miszy Perfect Cover. Więc ta seria zwierzaczkowa do miszy ma się nijak. To są zupełnie inne produkty. Natomiast misza była najbliżej do tego. I nie wiem, czy on nie był lepszy niż misza. Mam takie wrażenia. Ale wiecie, to już jest kwestia subiektywna. Na pewno bardzo dobry krem BB to był. Dalej. Inglot HD 43. Nowy egzemplarz kupiony. Nic dać, nic ująć. Czyli puder rozświetlające. Dalej, cudo, które było niedawno w filmie, makijaż za 100 zł. Jeżeli nie widziałyście tego makijażu, to gorąco Was do tego zachęcam. To przyszło skruszone i ja to wyrzucam. Dlaczego to wyrzucam? Odpowiedź znajdziecie w tym filmie. Ale, że nie będziemy się bawić w takie bajery, szmajery, jak ktoś ma ochotę i tamten film obejrzy, to Wam zdradzę, że to miało brokat. Duży brokat. Reverse Glitter Nights, puder oświetlający z dużą ilością złotego brokatu. Dziękujemy Panu. Dalej mamy dwie rzeczy z Look Fantastic, a więc Caudalie Serum SOS z winoroślą, czy tam winogronami, jak to wszystko z Caudalie. Rewelacyjne serum, chyba nawet było w ulubieńcach, świetnie nawilżające. Powiem Wam, że gdybym nie była skąpa i gdybym nie miała pielęgnacji w zapasie, to naprawdę bym chyba je kupiła. Ale ja powinnam sobie robić taką bazę, powinnam sobie spisywać te kosmetyki, na które mi szkoda kasy i jak mam jakiś przypływ kasy albo jakieś okazje, to powinnam sięgać po tą bazę. Powiem Wam, już niestety mi się chyba znudziło testowanie drogich kosmetyków w ciemno. Dorośleje. Filorga Mezomask. No niestety, maska, która mnie zawiodła. Nakładana na noc, tak jak żeście mi polecały. Nakładana tak, żeby ją zmyć. Też maska, która kosztuje miliony monet i nie jest fajna. Ona miała być przeciwzmarszczkowo rozjaśniająca, dla mnie ona nie robiła nic. Ale nie robiła też mi krzywdy. Dalej. Max Factor Force Lash Effect, kolejny egzemplarz kupiony. Dalej mamy pomadeczkę z W7, którą wyrzucam.
Także pomadeczka, która wystąpiła nam w filmiku Makijaż za stówę. Dlaczego ją wyrzucam? Oprócz tego, że kolor jest nie mój, ale mogłabym ją komuś oddać, prawda? Skoro ją użyłam tylko raz. No, ale nikt o zdrowych zmysłach jej nie przyjmie, gdyż, moi drodzy, to śmierdzi. Naprawdę dla mnie to śmierdzi syntetyczną gumą. Choć teraz, jak tak pomyślałam o tych winoroślach, to może to pachnie winogronowo. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie kombinujemy. Out. Kolejny produkt. Z tegoż samego firmu. Gąbeczka. Gąbeczka, jakiej nigdy w życiu nie miałam. Nigdy. Dlaczego? Bo to jest prawdziwa piłka ping-pongowa. I ten, kto uważa, że któreś z tych gąbeczek bardziej popularnych to piłka ping-pongowa, polecam, żeby zainwestował u Semaka i kupił to. Tym można... To jest kauczuk. To jest po prostu kauczuk, jak 150. Nawet mi się nie chciało tego myśleć, szkoda wody. Dziękujemy. No, nie, to była w ogóle porażka. Naprawdę, polecam Wam tamten film. I dalej mamy efekty troszeczkę porządeczków. A mianowicie baza z Golden Rose. Ja już ją dawno zużyłam i to opakowanie mi wpadło, no nieważne, baza pod cienie z Golden Rose naprawdę była spoko, choć lepsza jest ta z Catrice. I trzy eyelinery z NYXa Vivid Brights, o których także wspominałam Wam właśnie w tym filmiku Makijaż za stówę, ponieważ one miały takie same wspaniałe właściwości jak eyeliner, którego użyłam w tamtym filmie, czyli France pękały. Lubiły pękać, wcale nie były trwałe jakoś za szczególnie, nie były łatwe w aplikacji. Bardzo mnie zawiodły, bardzo polecane na YouTube. Wszystkie prawie dziewczyny, które brały udział w tym konkursie Face Awards NYXa, używały tych produktów w swoich filmach. Robiły tym, no właśnie nie do końca kreski, nie? Bo najczęściej robiły jakieś malunki na twarzy, no i może cienką warstwą, jak cię mogę, na oczy dla mnie nie. Dla mnie to jest słabe i w ogóle to ma 12 miesięcy po otwarciu. Nie pamiętam, kiedy to kupiłam, ale to już zaschło. Może było za rok temu, jak nie więcej. To już zaschło, to już jest do niczego. I ja nie będę tego rozwadniać, nie będę cudować. Po prostu dziękujemy tym produktom. Kochani, to ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Czy miałyście coś z tych produktów? Czy czymś Was zaciekawiłam? Czy nie? Ja i mój kurczak żegnamy Was. Tak, mam 3 latka, 3,5. Żegnamy Was bardzo serdecznie, życzymy Wam miłego dnia i do następnego filmu. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa!